Cześć wszystkim. Chciałbym opowiedzieć słów kilka teraz o Divisionie, ponieważ mam go już od krótkiej chwili. Na razie nie złożyło się tak, żebym zbyt dużo pojeździł, bo trochę się działo. Jakieś co najmniej dwa chorówka mnie w międzyczasie dopadły i był też wyjazd na tor do Łodzi, na event pewnej marki, z którego film możecie zobaczyć na kanale. A teraz do brzegu. Nie będzie to film testowy, będą to jedynie takie moje przemyślenia odnośnie tego motocykla i nie tylko. Ponieważ od jakiegoś czasu obserwuję media społecznościowe, a głównie tutaj Facebooka, na którym co rusz czytam nowy post odnośnie poradźcie, jaki kupić motocykl, byle był największy, byle nie był Chińczykiem i tak w kółko, i tak w kółko. Co do przekonań odnośnie Chińczyka czy starego wypierdzianego motocykla, tutaj się nie wypowiadam. Każdy robi jak uważa, ale co do wielkości już wypowiedzieć się chcę ze względu na to, że wciąż pokutuje w ludziach, widać taka chęć stwarzania pozorów. Otóż 125 cm choćby za przeproszeniem skały srały, więcej niż 15 koni mieć nie będzie, bo to reguluje ustawa. To czy ktoś sobie tam przerabia na więcej czy nie, to już jest jego sprawa. Robi to na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Ale tak, 15 koni to jest tak około między 11, a w niektórych przypadkach do tam powiedzmy sobie 13-14 Nm. To nigdy głowy nie urwie. I im większy i cięższy motocykl będziecie szukali, tym tak naprawdę będzie on wolniejszy. I cokolwiek na internecie nie wyczytacie, tak po prostu jest, bo tak działa fizyka, ona jest dla wszystkich dokładnie taka sama i tutaj nie ma żadnych wyjątków. To, że wy zobaczycie, że czy ktoś wam napisze, że mój tam wyciąga 120 km na godzinę. Na liczniku tak, ale im więcej widzisz na liczniku, tym bądź pewny, że większe przekłamanie masz tak naprawdę względem GPS-u, czyli swojej faktycznej prędkości. Jeździłem różnymi motocyklami i 15-konnymi i takimi, które 15 koni tak no zbliżają się do tej granicy, mają tam 14,3 czy 14,7. Czy też jeździłem motocyklem, który tych koni ma równo 14. I akurat w tym przypadku był to motocykl taki z tych cięższych i takich większych, których oczywiście szukacie, i tak do powiedzmy sobie tych 80 w miarę ten motocykl jakoś jeździł. Najlepiej spisywał się tak do 60 km na godzinę, potem już niestety coraz mniej tej pary miał, ale powyżej tych 80, uwierzcie mi, ten motocykl kompletnie nie przyspieszał. Osiągnięcie prędkości akurat tam to było rzędu bodaj ponad 100 km na godzinę, ja chyba osiągnąłem nim 109 wtedy. No to była po prostu bardzo, 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 bardzo długa droga. I tak naprawdę ten silniczek męczył się. Fakt, brakowało mu tego konia do tych 15, ale nie zmienia to faktu, że każdą maszynę będzie zabijał ciężar. A teraz wróćmy do tych maszyn, które są aktualnie na rynku. Ja o używanych się nie będę wypowiadał. Wypowiem się tylko na temat tych nowych, które możecie kupić w salonie. Są to maszyny, które tam mają powiedzmy sobie ponad grubo 2 metry, czyli tam niektóre osiągają 2 metry 10 cm, inne zbliżają się do 2 metrów 20 cm, a inne, a bynajmniej jedna jest taka maszyna, która nawet łamie tą
tą barierę 2 m 20 cm. Z tym, że to wszystko waży w okolicach pomiędzy 100, bodaj 70 kg i zbliża się tam pod granicę 180 kg. I poza tym 15 koni nie ma. Bliżej tym maszynom jest do osiągania mocy około 12 koni, a jeśli na koło, to z tego co tam można sobie znaleźć w niektórych firmach na necie z hamowni, to są motocykle, które tam na kole plują mniej więcej 9 do 10 koni. Także no tutaj ani nie będzie jakiegoś ekstra przyspieszenia, ani dobrej prędkości przelotowej. To będzie prędkość przelotowa w rzędu 80 km na godzinę. Czy tam może nawet mniej, w niektórych przypadkach może nawet i 70. I teraz tak, do czego piję? Dla większości z Was są to maszyny do poruszania się nie tylko na jakąś wycieczkę wokół komina raz w tygodniu, ale na takie codzienne dojeżdżanie do pracy. I tutaj często dużo z Was pewnie podróżuje po mieście. Więc w mieście potrzebujecie troszeczkę tej dynamiki i zwinności. Duża maszyna, wiadomo, z tą zwinnością bywa różnie. Ale jeśli chodzi o takie leciutkie chociaż odejście, takie w miarę przyzwoite, no to tego do końca zapewnić Wam nie może. Owszem, możecie je tuningować, z tym, że przyrost tej mocy, on tam jakiś będzie, pewnie z koń, może nawet i półtorej, jak jeszcze wygrzebiecie coś tam w wydechu. Zapłacicie za to, podejrzewam, że około 3000 za całą tą imprezę. I taki motocykl wyniesie Was już w okolicach 20, a nie wiadomo, czy nawet nie przebije tej granicy 20. Teraz z drugiej strony. Macie motocykl, który tak naprawdę niczego nie udaje. Jest konstrukcją tanią, aczkolwiek zrobione to jest przyzwoicie. Tu nie chodzi o to, że taniość jest marketowa i no naprawdę to nie wygląda. Nie, tak nie jest. Jest to całkiem przyzwoity, fajny motocykl. Owszem, ma przełączniki z motocykli takich za... Teraz to jest chyba 8 czy tam 9 tysięcy, czy 10 tysięcy. Czyli taki, powiedzmy sobie, ten pułap aktualnie najniżej. Tylko że musicie też pamiętać, że ten najniższy pułap również jakościowo się podciągnął. Więc no nie ma już teraz takiej tragedii, że to się tam zaraz rozsypie, a po jednym tam czy po dwóch sezonach słońce to po prostu wypali te plastiki. No i teraz dalej. Mamy sobie taki motocykl jak Romet Division 125. Ma on kilka atutów oczywistych i jeden kompletnie nieoczywisty, ale to po prostu wychodzi w momencie, kiedy człowiek jeździ różnymi sprzętami i natyka się dokładnie na taki sam komponent. Zacznijmy od tych atutów oczywistych. Dla 125 priorytetem jest waga. Tutaj ze względu na ten silniczek 15-konny, chłodzenie cieczą i ABS, tak, bo mamy ABS w standardzie, waga wynosi około 138 kg. Więc już ciężko nie jest. Jest to naprawdę fajny, lekki motocykl. No i to czuć. Wsiadacie na niego i mówicie, no fajnie, no naprawdę leciutki, to jak rowerek. Kolejna rzecz. Ten motocykl wcale nie jest taki mały, jak trąbicie. Jest masa mniejszych motocykli, takich mniej więcej jak na przykład Gamazon Tesa, która nie osiąga i trochę brakuje do tych 2 metrów. Tutaj macie tą granicę 2 metrów złamaną. Dokładnie jest to 2 metry, 2 centymetry. Są to okolice Bartona GT125. Z tym, że Barton GT125 daje wrażenie motocykla większego gabarytowo ze względu na to, że jest obudowany sporą ilością całkiem przyjemnego plastiku. Tutaj macie typowego nakeda, który tych plastików posiadać
po prostu nie będzie, bo jest nakedem. Nie jest żadną maszyną o zabarwieniu turystycznym. Dzięki temu, że tych plastików nie ma, masę można było właśnie zatrzymać na takim poziomie przed 140 kg. I ta wielkość, tak jak mówiłem, ona wcale nie jest jakaś malutka. Kolejnym atutem jest już to, co wymieniłem, czyli ABS, który działa sobie bardzo przyzwoicie i naprawdę zastrzeżeń do niego nie mam. Nie szarpie nam tutaj, nie wyczynia jakiejś nie ma jakiejś tam nerwowości. On po prostu tam sobie w momencie, kiedy musi, to zapulsuje i to jest wszystko, ale nie ma jakiegoś tam dramatu w kopaniu w tą klamkę. Kolejnym atutem jest silnik. Silnik pochodzący, jest to wiadomość potwierdzona, jest to silnik, który pochodzi z fabryki Tayo, czyli z Entesa. Tutaj do tego silniczka naprawdę można mieć zaufanie, bo produkuje go firma, która robić umie to dobrze. Jest to też taka troszeczkę autorska produkcja, konstrukcja, ponieważ tutaj od co najmniej 2 lat trwały nad nim prace, żeby go troszeczkę, znaczy w sumie nie troszeczkę, a maksymalnie jak się tylko da, usprawnić. Czyli żeby pluł jak najwięcej tej mocy na koło i to się udało. Na kole mamy 13,5 konia. I to muszę przyznać, czuć. Tutaj na razie nie będę się wypowiadał na temat osiągów, ze względu na to, że maszyna jest niedotarta, a na to jeszcze przyjdzie czas i do tego również jeszcze wrócę pod koniec filmu. Ale już teraz mogę powiedzieć z taką, powiedzmy sobie, czystą pewnością, że ta moc jest, ją czuć. No i ten motocykl bardzo fajnie, żwawo przyspiesza, reaguje dobrze na tą manetkę. Kolejnym takim atutem jest też manetka, która nie jest manetką przesadnie długą. Ona ma tam jakiś luz, ale tak naprawdę no jednym ruchem, pociągnięciem ręki w dół, nie muszę niczego tam odkręcać ani blokować sobie i w dół jeszcze tą klamkę prowadzić. Normalnie jednym ruchem ręki przeciągam ją do oporu. To też nie jest oczywistością, bo znam motocykle, w których trzeba było robić to na 2 razy. Kolejną rzeczą, która już jest w sumie pomału standardem, no to wszędzie mamy te światła LED, które bynajmniej tutaj z przodu całkiem przyjemnie świeci i zastrzeżeń można mieć, że jesteśmy niewidoczni. I teraz tak. Mamy tutaj też, to też jest kolejny atut, skrzynię biegów, która jest 6-stopniowa. Bardzo fajnie, że o to Romet zadbał, żeby ta skrzynia tutaj trafiła, bo jednak piątka, no byłaby to w przypadku tam, jeśli chcielibyśmy pojeździć w jakieś trasy, a na pewno będą tacy ludzie, którzy będą tym motocyklem chcieli się wybrać gdzieś dalej. On ma ku temu predyspozycję, żebyście sobie gdzieś tam gdzieś dalej pojeździli, pojechali w jakąś dłuższą trasę, no to ta skrzynia jest jak najbardziej potrzebna. Teraz przejdę może do nieoczywistego atutu, a mianowicie są to opony. Ja z tymi oponami spotkałem się już w innym motocyklu. Zaskoczyły mnie one no niesamowicie, dlatego że tamten motocykl również był świeżym motocyklem i zawsze jest ten taki moment, kiedy no te opony trzeba też dotrzeć, trzeba mieć to na uwadze, nie za bardzo można świrować. Ale od samego początku mówię tak, te opony przy takim ostrym hamowaniu, one naprawdę czuć, że bardzo dobrze tego asfaltu się trzymają. I czuć ten taki feeling takiej pewności, że one tam naprawdę fajnie sobie kleją. A miałem ku temu okazję, żeby to sprawdzić, ponieważ wracałem do domu, spadł pewnego dnia
taki ciepły letni deszcz. I akurat w tej pierwszej fazie tego deszczu, kiedy na drodze jest tak no ślisko, w miarę nawet, stała się taka sytuacja, że autobus już praktycznie na mojej wysokości, kiedy nie dawał wcześniej znaku, że będzie wyjeżdżał, zaczął wykonywać ni stąd, ni zowąd manewr wyjeżdżania z zatoczki. No trochę się zagotowało we mnie, nie ma co ukrywać. Dałem po heblach, tam ABS-u nie było i dosłownie zamarłem, bo motocykl, bo myślałem, że po prostu no, nie będę ukrywał, leżę z tym motocyklem na glewie. A tu po heblach i co? Motocykl dosłownie stanął w miejscu i mnie również zamurowało. Mówię, co tu się dzieje? No i potem też trochę zacząłem świrować, sprawdzać, jak tam te opony sobie trzymają. No i faktycznie potwierdziło się, te opony są naprawdę całkiem przyzwoite. One są naprawdę, jeśli chodzi o to klejenie, one to po prostu robią. No to nie jest jakiś tam tania guma, która przy takich właśnie niekorzystnych warunkach, no trzeba na niej uważać po prostu. Także teraz już nie opowiem wam, ile ten motocykl wyciąga, no bo on ma aktualnie, tak jak jadę, patrzę na licznik, 235 km. To jest zdecydowanie za szybko, żeby wam to pokazywać i te przyspieszenia. Po prostu mogę wam powiedzieć na razie, że świetnie się zbiera. A teraz niedługo, a konkretnie w piątek, wyjeżdżamy razem z Kamilem z Fotomotoblog i Michałem, czyli Alienem, na wyprawę 125 z Warszawy do Drawska Pomorskiego na event, który się nazywa SK Riders Show. I w trakcie tego eventu będziemy testowali trzy różne 125, między innymi będzie Division. Śledźcie nasze media społecznościowe, bo tam będą pojawiały się informacje, co robimy na tych motocyklach, gdzie jedziemy. I będzie też taka możliwość, podamy wam lokalizację, w której będziecie się mogli do nas dołączyć i wjedziemy razem wszyscy na event w tym Drawsku Pomorskim na to SK Riders Show. Jeśli ktoś jest właśnie z tamtych okolic, ogląda aktualnie mój film, to serdecznie zapraszam. A ja się z wami już teraz żegnam. Do zobaczenia w relacjach z tej wycieczki i w następnym filmie. Cześć!